Siemaneczko, z tej strony Happy Kubek, a to jest kolejna porcja durnych gier. Nie przeciągając, zaczynajmy od pierwszej gry. Pierwszą grą jest Hong Kong 97. Kolega mi polecił tą grę, więc sprawdzam ją, dlaczego by nie. Sprawdzam, bo mi kolega polecił, już to powiedziałem, kurde. Nie przeciągając, zaczynajmy, wybieramy język angielski. Co nas wita na początku? Informacja, że możemy wysyłać autorom gry, możemy wysyłać gry na NES-a, bo to jest gra ogólnie z NES-a. Możemy autorom wysyłać gry z NES-a i 1/3 zysków z tych gier, które oni sprzedadzą, bo oni zrobią takie coś, że sprzedadzą na nowo, to my będziemy mieli 1/3 zysku. Wow, dzięki ci bardzo. Would you like to... Nie, dzięki, jest, padaj. Jest rok 97. No, ogólnie czerwoni przybyli i dużo właśnie ten przestępczość wzrosła strasznie. I oczywiście komu przychodzi się z nią rozprawić? Nam, bratu Bruce'a Lee, którym jest Jackie Chan. W ogóle te spleszarty są genialne. No i gra polega na strzelaniu! Ale tu mogę biegać, nie. Przegrałem! Zabiłem mało, dobra. I teraz znowu to samo, znowu wstęp. Dzięki Genom. Genom był genialny, Genom się przydał, Genom, fajny Genom. However, dobra, fajna, fabuła jest tak genialna, tak zajmująca. Strzelamy w Chińczyków, Koreańczyków, czy ktokolwiek to jest. I musimy wybić. Łoch, mi dobrze idzie, pierwszy raz tak daleko do... Wow. Co mnie zabiło? To nie było tak, dlaczego? Jeszcze raz. Soundtrack jest. Uwaga, nie, bo teraz prawdopodobnie mam wrzuconą ścieżkę dźwiękową, jakąś byle jaką muzykę inną. Tak więc teraz posłuchajcie sobie prawdziwej muzyki z tej gry. To by było na tyle. Cały soundtrack. Spróbujmy, żeby przynajmniej dolazł do bossa. Nie! Znowu, kurde! Dobra. Ostatnia próba. Jak teraz nie pyknie, to będę zły. Naprawdę będę zły, ponieważ wszystko mi pykało wcześniej. Dobra, nie pykało. W ogóle nie wiedziałem, że mogę chodzić do góry, tak raz. W ogóle tak raz genialna. Ja nie wiem. Ja dziękuję Happy Soft, że oni wydali tą grę w 95 roku chyba. Jak mi dobrze idzie! Boss mnie zabił! To był boss. Właśnie widzieliście bossa! Happy Soft. I znowu fabuła. Dobra, lecimy na Szczecin, lutujemy w Chińczyków, Koreańczyków, czy cokolwiek, kimkolwiek oni są, w tych ziomków strzelamy. Ej, no. Auto, uwaga, bo ja tu jestem ogólnie już rozegrany, ja tu umiem grać. Nie! Kurde, zebrałem oko! W ogóle Treyarch jest w tle, fajnie, super, dobra, to była pierwsza gra, kurde, nie znalazłem bossa. W drugim tytule zostaniemy... dobrym mężem. I zawsze to było moje marzenie, by stać się prawdziwym, dobrym mężem dla mojej żony, której nie mam, ale kiedyś będę pewnie miał, więc teraz zobaczcie, to jest taki mini poradnik dla was, jak stać się dobrym mężem. Co robić, by zadowolić swoją kobietę? Nie chodzi mi tylko o sprawy łóżkowe i te rzeczy, lecz także o inne rzeczy. Dobra, spacja, by zacząć. No więc zaczynajmy. Wróciłem po ciężkim dniu z roboty. Mogę wejść do domu. Najpierw wejdźmy do domu. Ostatnio trawnik mi troszeczkę urósł, więc dałoby się go ogolić, znaczy skosić, no, ogolić. Za głośno! Ciszymy troszkę, ciszymy. Skośmy. Ale mam piękną łapkę. No, dobra. Mamy już szczelającą kosiarkę. Skosiliśmy trawnik, wracamy do domu. Mamy telefon, nie, telefonu nie chcemy. Sprawdzamy, co tu, o, 2 lata temu. Pozbądź się tych głupich trofeów! Tak mi powiedziała żona. Zapłaćmy rachunki, bo to trzeba czasem zapłacić rachunki, no. Płacimy. Zapłaćmy jeszcze raz, tak dla pewności, no bo nigdy nie wiadomo, czy przelew przeszedł, nie? Tak to jest, jak się rzuca pieniądze. Zapłaćmy 3 raz, co tam z tego. No, 3 raz, no. No, dobra, 3 raz zapłacony. I, o,
Siedzi moja małżonka, witaj kochanie. Sama spada. O, a zrobimy je prank. O, patrzcie, ona siedzi tam, nie? Siedzi sobie w pokoiku, kurczę, nie wie co się dzieje. A ja zrobię pranka, patrz, teraz będzie prank. Co tu mamy ciekawego jeszcze? Co dla mojego kochania mogę zrobić? Mogę... O, zmyjmy naczynia. Zmyjmy naczynia, bo trzeba czasem umyć naczynia, bo ona pewnie cały dzień męcząca, zmęczona siedzi w domu, cały dzień siedzi przed telewizorem i się męczy, no kobieta, więc trzeba ją... O! Ja jestem posłuszny... dobrym mężem, zrobię obiad, czemu nie? Obiadek, co ja zrobiłem? Jajo? Samożółtko widzę. Zrobiłem samożółtko, bo białko się ścięło. I buta jej dałem. Masz, dziecce, buta. Ty głupia, ty... O, możemy odkurzyć. Chodźmy odkurzyć trawnik, bo trawnik się skurzył nam... O, śmieci musimy wykurzyć. Się nam troszkę trawnik skurzył, to musimy odkurzyć trawnik. No, co tam, no. O, nie puszczaj tego. Jeszcze odkurzamy. Bo się teraz minę, że odkurzacie mogę tylko wyznaczony czas. O, kochanie, odkurzę ci sofę, okej? Okay? Trzymaj. Odkurzę ci sofę, masz. Odkurzam. Ty się tak nie ciesz. Ty, a może to nie jest żona? A może to jest mąż? Idziemy, co jeszcze mogę dla niej zrobić? Może śmieci mogę wyrzucić? Mogę śmieci wyrzucić, sprawdźmy. Muszę sprawdzać cały czas, czy się nagrywa. O, weźmy śmieci. Kochanie, masz śmieci, chcesz? Czy gdzieś tu był śmietnik, czy mi się tylko wydawało? Oczywiście, że mi się wydawało, jestem... O, jest śmietnik, nie wydawało mi się jednak. A, mamy śmietnik. No, i się pozbyłem śmieci, jestem bardzo dobrym człowiekiem. Tu ma wszystko zrobiliśmy. Schowaj przynajmniej penisa, jak na mnie patrzysz, okej? Okay? Teraz zrobimy drugi prank. O, uwaga, gotowi, prank będzie. Prank, 3, 2, 1. It's a prank, bro. Tu nic nie ma. A nie, to ma być prank, więc... 3 miesiące temu. O, ty durna suko, ty. Dawaj mnie na pistolet. Dawaj mnie pistolet, gdzieś ty jest, kobieto, chodź. Chodź. Hej, gdzie ty jesteś? Siedzisz tu? What are you doing with that? Sorry, kobieto. Ale zdradziłaś mnie. Jeszcze w okazało się, że masz penisa. Nie mogę być osobą, która mnie oszukuje. Koniec. Poszlazłem siedzieć, bo moja żona się pukała z innym kolesiem. O nie. I co teraz? Ale w sumie jest mi dobrze z tym, że ją... Pozbyłem się jej. Pozbyłem się jej, bo nie zasługiwałaby żyć. Nie zasługiwała, no bo kurczę, zdradza mnie na lewo i prawo, że się okazało, że jest facetem. Dlaczego? Dlaczego ona jest facetem? Powinna być kobietą. Całe życie mi wierzę z kobietą. Żyłem w błędzie. Smutna muzyka w tle, ale wy jej nie słyszycie, bo oczywiście mam pewnie wyciszone dźwięki z gry. Dobra. Tak więc to byłem ja, po prostu dobry mąż, który postrzelił swoją żonę. Sorry. Taki nie chcę być. Ale dobra, przejdźmy tymczasem do kolejnej gry. 3, 2, 1. Kolejną grą jest Firepoint, czyli będę strażakiem. Chyba każdy jak był mały myślał, żeby być strażakiem. Każdy chłopak chciał być strażakiem, ratować ludzi, tak sobie myślę przynajmniej. W ogóle chyba mi obcięło w pewnym momencie góry. Tak mi obcięło górę. Gierna nie może być. Dobra. O nie! Help! Oni mają kotka na drzewku. O nie! Ty głupia babo! Głupia babo! O, przejechałem go. Bardzo dobrze! Przezywasz kobietę! Mamy drabinę! Kotku, chodź! Ej! A mogę skakać? Chodź, kotku! Masz kota! Ha! Uratowałem kota! Pierwsza, my hero, mój bohaterze, ty wspaniały! Frajer gdzieś poleciał w ogóle, załamał się, bo mu kobietę odbiłem, no. Wiesz, że się załamał, też się podpalił za sobą drogę. Geniusz, no co zrobisz? Bierzemy sobie... To coś, co strzela i gasimy. Gasimy, bo muszę dostać do kolesia, który jest debilem, bo... Muszę puścić. Palę się!
Ej, mogę stanąć w miejscu? Chyba zginąłem, ale nie jestem pewien. O, tu jest gaśnica! Jo, mogę gasić takie rzeczy, jakie to jest fajna gra. Proszę pana, proszę mi wejść na plecy, bo pan pewnie chodzić nie umie z tego strachu. No na dół, o, bardzo dobrze, musimy go opuścić. Skacz! Udało mi się. Escape to quit. No i to było Haha, I'm such a troll. A jakiś nerd, to zupełnie jak ja. Jesteś trollem, fajnie. Aaaa, to jest właśnie taki typowy widz. Minecrafta. Typowiec Minecraft. Flame... Ha! Flame! Ho! Zrzuciłem mikrofon. Ja pierdzielę. Full profeska. Miał! Kod jest ważniejszy. Nerdzie, spal się. Chodź, kotek. Mogę cię wrócić? Chodź, szybko. Dobra, uratowałem kota. Biegnij. Kotek! Nie! O kurde! Ja go uratuję! Uratuję nerda, uda mi się. Ja w to wierzę. A, bo to się rozprzestrzenia! Jezus, w ogóle mikrofon przesunę tu. Dobra, i teraz do góry. No, ugaś to. No, ugasił. O Jezu, 12 sekund! Szybko, pospiesz się! Marian, szybko! Nerd! Ty się boisz wody, ja wiem, bo ty jesteś nerdem. Czekaj, to ugaszę wszystko, co to? Się będzie rozprzestrzeniał ogień na moje warcie, kurde, no. I nerdzie, chodź. Mogę go wyjść przez okno? Ja mogę wyjść przez okno. Chyba coś mi nie wyszło. O, mam jakiś dłuższy wąż. Proszę pana, nie wie pan przypadkiem skąd wziąć gaśnicę? Proszę pana, ja pana muszę zrzucić z dachu niestety. Leć. A przeżył. Chodź. Skacz. A ja jestem normalnie jak Spider-Man, nie mogę ratować ludzi. Proszę pana, proszę weź mi na ramiona. Skocz w ramiona. Chodź w ramiona pierdolona, zatańczymy sobie walca. Chyba mogę do niego w sumie iść z góry, byłoby szybciej. Byłoby szybciej, ale ja niestety strażak Marian nie poradził. O Jezus Maria! Strażak Marian spłonął. No i teraz bez problemu. Chodź, Felek, wbijaj do góry. Do góry gadam! Słuchasz ty mnie? Słuchasz ty mnie? Chodź, trzymaj się mnie, ja cię zaprowadzę. No i pięknie, chodź. Ogień się rozprzestrzenia, niech spłonie, a niech płonie. Fuck. Nie tak. Ale nie mówcie, że ja to muszę ugasić. Mam nadzieję, że nie, bo jak to muszę ugasić, to niedobre. To niedobre. Jeszcze trochę. Nie. Uratowałem wszystkich chyba. Teraz muszę ugasić to, czy nie? Bo ja nie wiem, o kurde mi action zasłania. Panie action, proszę mi się odsunąć. Proszę mi się odsunąć, bo muszę ugasić teraz pożar. I gasimy. Work hard. I gaś... I znowu, Marian spłonął. Nie, dobra, dzięki za oglądanie. Kurde, to był Firepoint. Postanowiłem, że od dzisiejszego odcinka będę wrzucał linki do gier w opisie będą linki do gier. No. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować. Nie będę tym razem pitolił za dużo, więc... Dzięki za oglądanie, z tej strony Happy Kubek. Yo! A wyjdę! Albo bym zapomniał jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałbym, kurde, jak ja mogę takie rzeczy zapominać. No, bo się ostatnio kilka osób skarżyło, że pozdrowiłem tak byle jak, więc przede wszystkim pozdrawiam moją Masię numero uno G Europa i w ogóle wspaniałą kobitkę. Moją, hech. No i... Moje wspaniałe dziewczyny, Luzie i Domi. No, mam nadzieję, że jesteście zadowolone, tak? Jesteście zadowolone, mam nadzieję. Nadrobiłem to, co nie, co zrobiłem źle ostatnio. Mam nadzieję, że to naprawiłem. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, yo! Trzymajcie się!